No, siemanku, szanowanko, z tej strony Tommy Juniorski! And welcome to Ravenfield! Zapraszam was do tańszej wersji Battlefielda, że tak powiem, troszeczkę w innej grafice. Ogólnie ja już tą grę bardzo dawno temu widziałem na Game Jolcie, ale nie wiedziałem, że ona się tak rozwinie, ona się tak, kurde, rozprzestrzeni dalej, że ludzie będą chcieli grać w tę grę, ponieważ tutaj może chyba być nawet i do 400 graczy. Na razie jest to oczywiście wszystko na single player. Zobaczcie, też tutaj kampania będzie i tak dalej. Tu całkiem inaczej wygląda niż ja w tę grę. Mody tutaj jeszcze jakieś będą i tak dalej. Straty pierdaty. Instant action sobie teraz wybierzemy, ponieważ jest tylko i wyłącznie ten tryb do wyboru. Kampania jeszcze jest zamknięta i na pewno też będzie jakiś multiplayer, ponieważ pamiętajcie, że Ravenfield walczy z Battle Beat'em. Battle Beat to jest gra, gdzie się gra od 64 do 128 graczy i to już jest naprawdę taka minecraftowa kopia Battlefielda i zobaczymy, która będzie lepsza. Dobra, mapa Island, zobaczcie, ile mamy tutaj map, raz, dwa, trzy, cztery, na razie sobie weźmiemy Island Point Match, okej, czyli tutaj na punkty gramy, Battle Edition, Spec Ops Preview, okej. Player Team Eagle, Raven Eagle, to są chyba niebieskie, Raven to są czerwone, Spectator, Respawn Town, 5 botów, okej, kurde, możemy tutaj nawet sobie 100 botów dać, Balance, okej, czyli jest pół na pół. Noc, żadnych pojazdów, reverse mode, nie, okej, play. Jest tutaj troszeczkę do wyboru, zobaczcie, teraz to już jest moje standardowe wyposażenie, ponieważ ja już wcześniej sobie wybierałem tutaj, że chcę być snajperem, ale SF Defender, może weźmiemy sobie tego Signal DMR, ponieważ ten SL Defender jest bardzo dziwny, tutaj sobie wybierzemy jakąś broń, nie musimy tu tak. Może tą sobie tutaj weźmiemy standardową. Night Vision Googles nie potrzebujemy, tylko może weźmiemy sobie tutaj. O, weźmiemy sobie coś takiego, jakiegoś granata, okej, i deploy. Eagle Captured Beach. Okej, dobra. Lecimy teraz tutaj. O kurde, ale tutaj jest nie rozdzielczość, tylko no, prędkość myszki, czułość myszki te. Ogólnie to się tutaj bardzo pozmieniało, ponieważ jak ja grałem w Ravenfield, to te postacie wyglądają tutaj całkiem inaczej. I ta grafika też nie była taka, jaka jest. Zobaczcie, mamy też tutaj jakiś czołg. Troszeczkę laguje, ale widzę, że jest wszystko 60 FPS, ale jeżeli to jest Early Access, wiecie jak alfa, to jest pre-pre-alfa-alfy. Także mogą być tutaj lekkie zwiechy, ale i tak już tutaj ja nie wiem, czy te postacie tak będą wyglądały, czy one później zmienią swój wizerunek, bo wydaje mi się, że to są po prostu na razie jakieś modele postaci. Jeżeli twórca tej gry zostawi w takim stylu, to myślę, że będzie okej. O kurde, już tutaj atakują, zobaczcie. Już tutaj atakują. Dobra, ta snajperówa jest dosyć fajna. O kurde, tutaj, ale to nie jest. Ale ich się nagle pojawiło. Zdobyli teraz tutaj jakiś punkt. I masakra, muszę wam powiedzieć. Od razu się ich pojawiło 20, bo oni się teraz tutaj respawnią. Pamiętacie, że tutaj jest 50 na 50. Balan. A mogę sobie wziąć taki samochodzik? Coś takiego? Mogę. Jak się tutaj wchodzi do samochodzika? Na F, okej, dobra. Nie wiedziałem, dobra, spoko. Mamy teraz sobie tutaj samochodzik. I tutaj mamy nawet coś takiego. Obczajcie teraz to, nie? Wow. Ale nie jest to jakoś super szybkie. Słyszę jakiś helikopter. W ogóle tu jest niezła jatka, tak wam muszę powiedzieć. Tu jest po prostu rozpierdziel totalny, nie? Okej, dobra, musiałem się naładować, spoko. Zobaczcie, tutaj też mamy do dyspozycji taką maszynerię, ale ona teraz jest w użyciu przez tego gościa. Zobaczcie, one są teraz bardzo dziwne. Oni się teraz tutaj wszyscy uśmiechają póki co. Tam mamy jakiś helikopter rozwalony, się rozpierdzielił na kawałki. Ogólnie słyszę tutaj, ktoś jedzie na skuterku. Żeby to nie było tak, że tutaj przyjdą. O, traktor też jest. Żeby nie było tak, że tutaj za chwileczkę przyjdą z drużyny przeciwne, bo oni się już tutaj. Widzicie? Tu już ktoś leżał na ziemi. Tutaj też się pojawiają. O, fakty. Oni są wszędzie. Oni są po prostu wszędzie. Zobaczcie w ogóle tą krew, jak ona tutaj wygląda śmiesznie. Dobra, weźmy sobie coś takiego na razie. Słyszę jakiś helikopter tutaj. Tutaj się tyle dzieje, to są moi? Nie wiem, ja nie wiem, czy to są moi, czy nie, ale ich atakujemy. Dobra, o kuźwa, patrz co tutaj się dzieje, za chwilę do mnie strzeli. W ogóle, muszę wam powiedzieć, że tutaj ta inteligencja, sztuczna inteligencja jest dosyć spoko. Wow, jak tutaj się broń zmienia, patrzcie, ja muszę teraz granat przecież rzucić, patrz to. Prosto, wow. Granat, uwaga! Grenade! Dup!
Chyba czymś takim ich nie rozwalę. Wow, pa, leci, jedzie, pa to. Jak się na mnie patrzy? Jaki down? Jak się... Weszło ich 48 na raz, nie? Ja chyba muszę gdzieś stać z tyłu i flankować a la Mifs Paladins, bo inaczej wiecie jak... To jest nie do ogarnięcia. Dup! Jak to tam wybuchło? Gdzieś... Helikopter! Ja chcę helikopter! Dawaj mi helikopter! Nie! Ja chcę helikopter! Ja chcę helikopter! Właśnie! Wow. Dobra. Ja teraz tego tutaj nie steruję. To steruje ten gościu... Jaki głupi! Człowieku, lecisz normalnie, albo raczej sztuczna inteligencja. Patrz jak on lata! Patrz jak on lata. Ty, ale jeżeli na... Jaki głupi! Nie no, fajny jesteś ziomek. Fajny jesteś ziomek. Że rozpierdzieliłeś teraz nasz helikopter i jeszcze tutaj stoisz. Znaczy siedzisz dalej. Nie no, naprawdę. Czysty down, nie? Czysty down. Wiadomo, jest to alfa. O Boże. Czołg. Biorę czołg. Ja chcę z niego strzelać i nim jeździć, nie? Dobra. I nawet jeżdżę i strzelam. Także jest to troszeczkę głupie, bo... O Boże. Czy ktoś tym steruje, czy ja tym jeżdżę? Okej, ja tym jeżdżę. Spoko. Ja tym jeszcze spoko, ale na... chyba go zabiłem. Ale teraz nie wiem, gdzie mam przód, a gdzie mam tył. Bo to jest takie głupie. O Boże. Nie mogę lufy do góry ani na dół. Patrz. Patrz to. Dup! Ładuj szybciej. A, bo tutaj na dole mam. Tutaj na dole mam napisane, namalowane. Jak ten nasz czołg teraz wygląda, nie? Oni chyba zwyciężą, tak mi się wydaje. Ktoś chyba jest na moim czołgu. Ładuj. Dup go. Patrzcie to, co tutaj się teraz dzieje. Tu jest niezła jatka, naprawdę. Tu jest 50 na 50, także jeżeli naprawdę tutaj będzie nie boty, ale gracze w to grali, to będzie po prostu mega, nie? Mam nadzieję, że ta gra wyjdzie i tutaj... Wow. Rozwaliłem to i przy okazji kogo... Sorry. Ktoś chyba siedzi na tym czołgu. Dup go! Strzelaj w niego, strzelaj, no! Oh, fakty. Dobra, jedziemy dalej. Przejmujemy teraz ten punkt tutaj. O. Ich tu jest masakra dużo. Patrz co tutaj się dzieje. Gdzie mam strzelić? Tutaj. Sorry! Wow! Ja chcę w niego strzelić, nie? Patrz to. Nie trafiłem, ale to będzie mega show. To będzie mega show, ziomek. No prawie. Byłoby mega show, ale jednak nie jest show. Przejmujemy punkt, panowie! Panie i panowie, przejmujemy punkt, ja teraz tutaj... Się zgliczowałem znowu. Ja się teraz tutaj zgliczowałem mega, nie? Mega się zgliczowałem. Dawajcie, ten punkt bierzemy, no. Przydałaby się tutaj ogólnie też jakaś mapka, bo... no nie wiem naprawdę, gdzie jestem, ja tutaj na czuja bardziej gram. O, przejechałem chyba, nie? Dlaczego oni mnie nie atakują? Bo mają mnie gdzieś chyba. Ja pierdzielę. Wow, co się teraz tutaj dzieje? Chyba muszę wyjść. Ja pierdzielę. W samym centrum byłem, ale czołg jest spoko, tylko już nie działał, tak jakby. Już tak jakby nie działał. Naprawdę, jeżeli to będzie gra, że można... Czekaj, na spokojnie. Ja wezmę sobie znowu tutaj czołg, że tutaj naprawdę gra... Wchodź tutaj, dawaj, wchodź, dobra, ktoś tutaj wszedł do mnie, że tutaj naprawdę jest 50 czy też 100 ludzi, którzy gra i się napierdziela, to będzie po prostu mega, nie? Tu będzie taka jatka, zobaczcie, co teraz się tutaj dzieje, nie? Odejdźcie teraz tutaj, odejdźcie, uciekajcie. Dup go tam! Strzelaj, no, ziomek! Sorry, nie chciałem cię zabić, sorry. Chyba za chwilę wybuchniemy, ale... Naprawdę wybuchnęliśmy te... Ja pierdzielę. Nie. Gra mi się naprawdę podoba, tylko to jest... Rozpierdziel totalny, nie? Rozpierdziel. Ja jestem ciekawy, jak ustawię na, przypuśćmy, 400... Ile ich tutaj w ogóle będzie. Ty, co ty robisz? Wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja... mojej drużyny jest idiotyczna, nie? Jest po prostu idiotyczna. Dlaczego oni tak pytają?
Czekajcie, nas jest... Co to znaczy? 723? To są chyba punkty, nie? Tak mi się też wydaje. W ogóle możemy nawet sobie traktor tutaj wziąć, ale chyba teraz mi nie będzie potrzebny. Ja może będę tutaj troszeczkę flankował. Dzięki. Dzięki ziomek, jesteś fest spoko. Ogólnie gra jest teraz już dostępna chyba nawet za 15 euro, także ja pamiętam czasy, gdzie ta gra jeszcze była za darmo i dostałem już klucz do Steama właśnie wtedy i teraz tą grę testując nie muszę oczywiście płacić tych 15 euro, ale wydaje mi się, że chyba mnie sprzątną naprawdę jednym strzałem. Zobaczcie, tu są jakieś punkty i tu są jakieś punkty. Dobra, muszę pomału wiedzieć, jak ta mapa tutaj wygląda, bo sami wiecie, no tej mapki tutaj nie ma, no nie ma, po prostu nie ma, ja nie wiem gdzie iść, nie. Tu jest jakiś beach, okej, okay, tutaj się jeszcze bronimy, także tu jest jeszcze spoko. I ogólnie musiałbym znaleźć jakiegoś kompana, który potrafi latać tym helikopterem. Ja sobie będę strzelał, bo helikopter będzie jedną z najmocniejszych chyba broni w tej grze. Albo raczej pojazdów w tej grze. Tylko trzeba po prostu umieć tym latać, wiecie o co chodzi. Unikać, Eagle Captor, no dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie mam teraz biec, no? Gdzie mam teraz biec? Może za nimi tutaj? Nie wiem, ale wbiegnę sobie teraz tutaj do góry i zobaczymy, co tutaj się dzieje teraz. Ogólnie oni się tam patrzą, czyli... Okej, okay, tutaj jest nasz punkt, okej, okay, czyli ja leciałem w inną stronę. A tutaj? Co tutaj się dzieje? Tutaj nikogo nie ma. Tam też sobie płynęli stateczkiem, widzieliście to? Znaczy takim lekkim pontonem. Desantowcy. Normalnie to są desantowcy. Tutaj była jakaś jatka. Pewnie tutaj za chwileczkę ktoś przyjdzie. Zobaczcie, tu jest traktor, co tutaj się dzieje? Wow, 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 wow! Jak chcę... granat! Jeszcze raz granat! Granat! Dup, co tutaj się dzieje? Patrzcie to! Myślałem, że teraz bym nie strzelał. Jak ta lufa wyleciała w powietrze! Myślałem, że teraz ten młyn rozpierdzieli, nie? Jak to wybuchło! Naprawdę, wam powiedzieć, że oni są troszeczkę inteligentni, bo oni mniej więcej wiedzą, gdzie ja jestem, wiedzą, jak strzelać. Oni się nawet tutaj spodziewają. Zabijemy was z 40 na raz. Jedzie tutaj ktoś. Napierdzielamy, panowie, napierdzielamy! W ogóle, czajcie, jakby tutaj wszyscy na Discordzie też siedzieli, 100 ludzi, to by był po prostu maras, no. Dup go! Dup tego, tutaj, dawaj tego też tutaj. Tam stoi helikopter, z tego co mi się wydaje. Dobra, idziemy, panowie, idziemy! Idziemy, nie zatrzymujcie się, nie opierdzielajcie się, wow. Ten ma, nie, wow, oni naprawdę potrafią strzelać, no. Ta sztuczna inteligencja jest po prostu mega. Czekajcie, bo już tutaj... Nie wiem, rzucę sobie granat. Mogę rzucić? Nie mogę rzucić granatu. Nie, rzucam. Dobra, leci. Uwaga, grenade! Dup! Wow. Ten tutaj strzela... Z bazuki, z tego co mi się wydaje. Ten tutaj stoi i on tylko czeka na jakiś strzał. Pa, za chwilę mnie zabije, nie? Jaki głupi, patrz tego tutaj! Po co on się na mnie patrzył, ty, widzieliście to? Jaki głupi. Jak on tutaj fikołki robi. Ej, stary, żyjesz, pomóc ci. O Boże, Bożenko. Co tutaj się stało, ty? Ale teraz i zabrał mi broń. A ten też wstał, nie? Jaki down. Zabijcie ich, proszę was, zabijcie ich. Znowu dostał łeb. Ej, ja chcę helikopter, dawaj. To było teraz mega. Dobra, lecimy. Jak tutaj się lata? Halo? Sorry! Nie, to ja nie latam! Ja zabiłem... Nawet tutaj da się swoich zabijać, dlatego tutaj trzeba fest uważać, no. Wow! W powietrzu mnie zabił ten... O Boże, ty, jaka jatka! Ale widać, że czerwoni wygrywają, oni są tak ogarnięci, że to jest po prostu maras, nie? No nie wiem, czy to są punkty, czy to są... Boty 1200, coś, nie, chyba nie. Tutaj randomowo się pojawiają te wszystkie pojazdy. Oni teraz już tam... Oni już są tam u góry, nie? Ja są spierdzielam. Musimy się jakoś obronić, czekajcie, no. Gdzie tutaj mam biec? Tutaj, może tutaj do góry pobiegniemy. Bo jak żeśmy tutaj wcześniej do góry biegli, to tutaj jednak...
Było dużo czerwonych, nie? O, o. Tutaj coś się dzieje. Tutaj coś się dzieje. Tutaj słyszę jakieś strzały. Ale mu po nogach postrzelałem. Postrzelałem mu po nogach sobie tak ładnie. Ej! Nie podnoś się! Nawet się nie podnoś, nie? O kuźwa, patrzcie co tutaj się dzieje, nie? Dawajcie ich od tyłu, od przodu i od góry, no! Jakie downy, nie? Dobra, udało mi się go jeszcze zabić, nie? Prawie mnie zabił. Ja nie wiem w ogóle, gdzie tutaj ktoś jest, nie? Tu jest tyle, kurde, tych ludzi! To jest naprawdę jatka na całego, no! Dawaj tego tutaj, kurde, mać, no! O Boże, Franek, gdzie ty jedziesz, Franek? Gdzie oni tam pojechali? No nie chcę tam pojechali, no. O, tutaj coś się niemiłego dzieje, zobaczcie co tu się dzieje. Red Teams is victorious! O Boże, ty, to była naprawdę niezła jatka. Ja już się nie umiem naprawdę doczekać. Oni już wygrali przecież, nie? Dokładnie, ja już się naprawdę nie umiem doczekać, jak ta gra wyjdzie na multiplayer i będziemy mogli sobie wszyscy pograć, nie? To na bank będzie ta gra u mnie na kanale. Jeżeli tak będzie, oczywiście, że to będzie na multiplayer, że możemy na przykład w 200 sobie pograć. Wszyscy wchodzą i się napierdzielamy, nie? Dobra, Ravenfield, bardzo ciekawa alternatywa Battlefielda, ja bym chciał jeszcze przetestować Battle Beat. Dużo rodzajów broni, dużo samochodzików, tylko niby są ogarnięci, ale też nie. Dobra. Co tam wyleciało? Dobra, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę. Dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!